Dzień dobry. W tym filmie pokażę, w jaki sposób rozpocząć korzystanie z FaniMoney. Gdy już założycie konto organizacji na FaniMoney, to jest pierwszy ekran, który zobaczycie, z informacją, że wasze konto zostało założone oraz linkiem do waszego profilu. Tego linka można kliknąć, żeby zobaczyć, jak wygląda profil waszej organizacji na FaniMoney. Tutaj akurat niewiele się dzieje na ten moment, ale wszystko możecie zmienić w ustawieniach profilu. Możecie zmienić nazwę. Możecie też, jeśli chcecie, zmienić adres profilu. Fundacja test na przykład zrobimy. Oczywiście wszystkie dane adresowe i pozostałe. I oczywiście możecie dodać również logo, ja tutaj logo już dodałem wcześniej, oraz dodać opis. Wybrane środki przeznaczymy na, tutaj możecie wpisać na przykład rozwój pomocy dla dzieci oraz opis, czyli informacje o organizacji. Żeby zobaczyć, co się zmieniło. Tutaj te zmiany mogą być widoczne po kilku minutach. Dlatego też prośba o cierpliwość, ale od czego zacząć dalej? Przede wszystkim dla organizacji mamy przygotowane materiały promocyjne. Można do nich wejść nawet bez zalogowania się, po prostu wejść tutaj w materiały promocyjne. To są gotowe materiały, które możecie wykorzystać do tego, aby powiedzieć, że właśnie się zarejestrowaliście na FaniMoney, czy też zbliża się na przykład jakaś okazja zakupowa. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby właśnie informować o tym, że na przykład zbliża się Dzień Babci, Dzień Dziadka, przy okazji, gdy będziecie kupować prezenty, to przy okazji wesprzyjcie naszą organizację. Albo jeśli kupujecie prezenty na święta, zróbcie to razem z FaniMoney, abyśmy my jako organizacja dostaniemy wtedy darowiznę. Jak to działa ze strony użytkownika? Przede wszystkim ten adres, czyli ten adres waszego profilu, to jest jakby ten główny adres, na który powinniście kierować ruch i podawać go jako linka. Nie wiem, czy to wrzucacie w posta, czy wysyłacie mailem jakąś informację, to podajcie najlepiej ten adres. Gdy poda się ten adres i użytkownik tutaj wejdzie, kliknie wspieram, przejdzie na taką stronę właśnie pomagaj razem z FaniMoney, a następnie zostanie poproszony, aby zainstalować przypominajkę. Przypominajka wydziała właśnie w ten sposób, że jak ktoś wyszukuje produktu albo też jest na stronie partnera, wtedy przypomina o tym, żeby podarować procent zakupów. Ja już przypominajkę mam zainstalowaną, więc tylko szybko pokażę, jak to działa. Idziemy na przykład na booking.com i pojawi się logo waszej organizacji, informacja o tym, jaka jest wartość darowizny w danym sklepie i po aktywacji darowizny można użytkownik może po prostu przejść do zakupów. I teraz, żeby dotrzeć z tą informacją do waszych wspierających, że w ten sposób również mogą was wspierać, to są te materiały promocyjne. Wcześniej wspominałem, linka do niego znajdziecie na stronie, na stopce, albo też po zalogowaniu się do panelu. I tutaj możecie znaleźć różne materiały. Między innymi materiały do promocji i przypominajki. Praktycznie 95% albo i więcej tych materiałów możecie pobrać z logotypem waszej organizacji. Czyli tutaj widzicie takie białe pole, kliknę sobie wygeneruj grafikę. I za chwilę mogę pobrać grafikę z logotypem organizacji. Przy niektórych materiałach znajdziecie również, tak jak tutaj są okazje styczniowe, na przykład Dzień Babci, Dziadka, propozycje treści posta. Czyli to jest taka propozycja treści, na przykład jeśli będziecie wrzucać coś mailem czy albo na Facebooku, będziecie robić posta, to możecie po prostu skorzystać z tej gotowej treści i razem z tą grafiką po prostu wrzucić na Facebooka. Są tutaj również filmy promocyjne i te
filmy promocyjne, one są również z waszym logotypem. Czyli tutaj macie na przykład taki film, jak kupujesz w internecie, to jest taka animacja. Po pobraniu jej zobaczycie, że to jest ta animacja, tutaj będzie się ruszać i wasz logotyp się pojawi. Tutaj też jest film promocyjny. On po wygenerowaniu na samym końcu będzie też zawierał logotyp waszej organizacji. Tych materiałów tutaj jest naprawdę mnóstwo, także zachęcam, żeby sobie przejrzeć te materiały i zaplanować ich publikację. Możecie też pobrać tutaj logotyp Funimani, jeśli na przykład chcecie go dodać do waszej strony internetowej, czy też stworzyć na przykład własne materiały z logotypem Funimani. Są również materiały do wydrukowania i w takiej formie wizytówki oraz w takiej formie takich tutaj plakatów czy ulotek. Są treści, które możecie zamieścić w e-mailach, materiały na stronę internetową, tu są gotowe banery w różnych wielkościach, oraz oczywiście mnóstwo materiałów dla social mediów. To są materiały zarówno takie mówiące o przypominajce, czyli tym dodatku do przeglądarki, jak i materiały takie ogólne pokazujące na przykład kogoś przy okazji zakupów, czy kogoś, kto akurat, nie wiem, przegląda listę sklepów na Funimani. Dlaczego tak często tutaj mówię o przypominajce? Dlatego, że przypominajka jest taką rzeczą, która powoduje, że tak na dobrą sprawę osoba, która chce was wspierać, nie musi o tym myśleć. No bo w momencie, gdy zacznie szukiwać produktów, to po prostu automatycznie pojawią się podpowiedzi, że tutaj w tym sklepie 2% można podarować właśnie wam przy okazji zakupów. No dzięki temu też macie więcej darowizn, bo osoba, która chce was wspierać, po prostu zawsze będzie pamiętać, bo inaczej przypominajka właśnie będzie za nią pamiętać, aby pokazać informację o tym, że w danym sklepie można was wspierać. Dlatego też promocja przypominajki jest bardzo ważna. Dlatego też tutaj jest osobna sekcja jako promocja przypominajki, gdzie możecie pobrać grafiki i na przykład jedną w miesiącu z tych grafik, a w jakieś inne tygodnie na przykład jakąś okazję zakupową. A propos okazji zakupowych, to polecam również kalendarz. Tutaj akurat nie ma linka do kalendarza, ale wystarczy, że wejdziecie na kalendarz. Pani Mani Perło ma przez kalendarz. To jest kalendarz okazji do wspierania. To jest taki kalendarz na cały rok, który zawiera po prostu informacje o tym, co w danym okresie ludzie kupują w internecie, a jednocześnie, skoro kupują w internecie, to mogą wspierać naszą organizację. Mamy tu na przykład styczeń i już na początku stycznia promujemy zakupy na Dzień Babci i Dziadka. Planowanie urlopów i wakacje. Styczeń jest okresem planowania urlopów. Dlatego też mówimy o tym, żeby można wspierać was właśnie przy okazji na przykład rezerwacji na Booking.com. I tak sobie przyjrzycie ten kalendarz, to są tutaj bardzo różne okazje. Możecie ten kalendarz zaimportować do swojego kalendarza, jeśli korzystacie z kalendarza Google. Możecie go po prostu zaimportować do swojego kalendarza Google bądź do innego kalendarza, korzystając tutaj z tego linka i mieć po prostu podgląd bezpośrednio w swoim kalendarzu, jakie w danym momencie są okazje zakupowe i co w danym momencie można promować. Tak jak widzicie, styczeń, planowanie urlopów i tu mamy właśnie pod tym kątem grafikę do opublikowania. Także to jest taki początek. Jeśli macie pytania, to zadajcie je tutaj pod tym filmem albo po prostu napiszcie do nas. Dzięki, do usłyszenia.